Baśnie i legendy polskie. Jak to z lnem bywało. Przed wieloma laty w pewnym królestwie władał król. I choć bory miał pełne najrozmaitszych zwierząt, a pola rok w rok obficie obracały zboże, to nie czuł się zadowolony. A wszystko dlatego, że jego kraj nie był zasobny w złoto. Gdyby tak moje ziemie, myślał władca, były tak bogate w złoto, jak pola w owies i pszenicę, wówczas byłbym szczęśliwy. O, jakże byłbym kontent! Złoto bym spieniężył i poddanym szaty godziwe poszył. Nie musieliby już wtedy owczymi skórami się okrywać. Ach, gdyby tak miał owo złoto, gdybym takie miał, rozmyślał. Któregoś dnia, gdy wybrał się na spacer i marzył ciągle o złocie, w królewskim ogrodzie spotkał nieznanego sobie starca o długiej siwej brodzie. Był to mężczyzna wysoki i choć nieco przygarbiony z prostym kosturem w ręku, to jednak miał w sobie jakiś majestat. Starzec pozdrowił króla życzliwie i tak od słowa do słowa dowiedział się o jego strapieniu. – Panie – rzekł – oto nasiona, z których bogactwo dla tego ludu wykiełkuje. – Weź je, a zobaczysz, że niebawem wyrośnie z nich złoto – dodał i wręczył zdumionemu władcy mieszek z nasionami. Król niezmiernie ucieszył się z podarunku i osobiście zasadził ziarna. Tymczasem sędziwy mężczyzna gdzieś zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Po pewnym czasie na złotym zagonie, król tak go bowiem nazywał, pojawiły się pierwsze kiełki. Zaraz potem całe pole pięknie pozieleniało. Zdumiało to króla, który sądził, że od razu złoto w czystej postaci z ziemi wyrośnie. Myślałem, że złocić się będziemy poletko. Ale nic, widać poczekać trzeba, mówił do siebie. I choć ludzie szeptali, dziwowali się, że zamiast złota na polu zwyczajne zielsko rośnie, on nie tracił nadziei. Nawet wówczas, gdy na złotym zagonie pojawiły się długie łodygi obsypane tysiącem błękitnych kwiatów. Dopiero gdy kwiatki opadły, władca począł się niepokoić. Ale gdy zobaczył, że z ich wnętrza wyrastają brunatne kuleczki, ucieszył się myśląc, że to właśnie w nich znajdzie zapowiedziane przez starca złoto. Niestety, wkrótce okazało się, że w środku nie ma bryłek złota, a tylko te same nasionka, które podarował mu sędziwy nieznajomy. Fakt ten bardzo zirytował króla. Wyrwać mi te chwasty natychmiast! Starca znaleźć i za oszustwo, którego się wobec mnie dopuścił, niezwłocznie wtrącić do lochu, rozkazał. Niedługo potem rośliny zostały zerwane z pola i wrzucono je do fosy, a następnie przykryto kamieniami. Gdy przyszło lato, a było tak gorące, że wyschła nawet woda w fosie, oczom władcy znowu ukazały się leżące na jej dnie rośliny. Ach, to przeklęte zielsko, denerwował się król. Znów przypomina mi o mej łatwowierności. Zbić mi je zaraz tak, aż nic z niego nie zostanie, zarządził. Chwilę potem, widząc wielką złość króla, czeladź zaczęła się wybatorzeniem nieszczęsnych roślin. W tym samym czasie królewska straż poszukiwała tajemniczego staruszka. W końcu znalazła go i poprowadziła przed oblicze monarchy. Król, zły okropnie, rzekł gniewnym głosem, oszukałeś mnie, na dodatek próbowałeś mnie ośmieszyć przed moim ludem. Sroga spotka cię za to kara, dodał. Nawet słowa usprawiedliwienia nie pozwolił mu powiedzieć. Zaraz potem rozkazał wtrącić go do lochu. To przeklęte zielsko wrzucić razem z nim, a jak będzie w ciasnej i ciemnej piwnicy o samym tylko chlebie i wodzie, to może zrozumie, czego się dopuścił wobec majestatu władzy, powiedział ze złością. Straż postąpiła zgodnie z rozkazem króla i pewnie biedny staruszek nie przeżyłby w tym więzieniu, gdyby nie córka strażnika, Różyczka. Opiekowała się nim, dbała niczym o własnego dziadka i dziwiła niezmiernie, że wymoczone, wysuszone i zbite na kwaśne jabłko rośliny począł czesać. Powtarzał tę czynność tak długo, aż stały się miękkie niczym jedwab. Któregoś dnia, gdy dziewczyna przyszła do niego z kądzielą, tak jak ją wcześniej poprosił, starzec dał jej swoje włókna i zwrócił się do niej z taką oto prośbą. Uprzędź je tak, jak przędziesz wełnę dla dwórek. Dziewczyna nie śmiała mu odmówić, ale zarazem nieco wystraszona, zaraz zaczęła prząść. Jakież było jej zdziwienie, gdy okazało się, że włókna tajemniczej rośliny są mocniejsze od wełny. Własnym oczom nie wierzę! Dziwowała się panna.
Nigdy nie spodziewałam się, że taka roślina posiada takie właściwości, mówiła, przypatrując się roślinom i nici, którą właśnie uprzęgła. Pamiętaj, nakazał jej starzec, byś wszystko trzymała w tajemnicy i przed nikim się nie wygadała. Kilka dni później, gdy król miał wydawać swą córkę za mąż, wręczyła różyczka staruszkowi piękną i mocną tkaninę. To prezent dla córki króla, wyjaśnił starzec. Myślę, że król daruje mi winy, bo mam dla niego to, co obiecałem, powiedział. I zaraz potem, zaprowadzony przed królewskie oblicze, podarował królewnie tkaninę lśniącą i białą niczym śnieg. To jest owo złoto, rzekł spokojnym głosem. Obiecałem, że będzie ono bogactwem dla twojego ludu i dziś spełniłem to przyrzeczenie, dodał z lekkim uśmiechem. Król w pierwszej chwili oniemiał ze zdziwienia. Dopiero po jakimś czasie, na szczęście nie trwało to zbyt długo, publicznie przeprosił staruszka. A jeszcze później, widząc niezwykłość podarowanej rośliny, mianował go nadwornym nauczycielem uprawy lnu, bo tak się owa roślina nazywała. Staruszek spełnił swoją misję i wkrótce cały lud króla zajął się uprawą lnu. Już nikt nie chodził w owczych skórach, a ludność mogła cieszyć się z pięknych lnianych szat. Było ich tak wiele, że wnet inne kraje zaczęły je kupować, co zgodnie z obietnicą daną przez starca przysporzyło ludowi.